Dzień dobry Państwu, jesteśmy w Brukseli. To nie jest tydzień posiedzenia plenarnego, tylko spotkań roboczych, grup horyzontalnych, ale także komisji parlamentarnych. Podczas posiedzenia Komisji Przemysłu, Badań i Energii rozmawialiśmy o wielu kwestiach. Dwie z nich chciałabym Państwu przedstawić. Pierwsza to cyfryzacja przemysłu. Mówi się wręcz o przemyśle 4.0, czyli o czwartej rewolucji przemysłowej. A ten problem niesie nie tylko wyzwania natury technologicznej, ale także socjalnej, bowiem każda rewolucja przemysłowa daje nowe miejsca pracy, ale również iluś ludzi pozbawia miejsc pracy. Poza tym jest to problem zdobycia nowych kwalifikacji przez pracowników, ale także problem odpowiedzialności, bo prosta kwestia, a kto odpowiada za kolizję spowodowaną przez samochód bez kierowcy? A to jest między innymi efekt cyfryzacji przemysłu. A więc jak Państwo widzicie, bardzo ciekawa dyskusja, bardzo pouczająca również. I druga kwestia z posiedzenia Komisji Gospodarki, a to jest ogromny projekt IMI, projekt wart 5 miliardów euro, w który zaangażowany jest 9 tysięcy uczonych, a poświęcony innowacyjnym lekom, przede wszystkim lekom, które mają zwalczać Alzheimera, które mają radzić sobie z chorobami nowotworowymi, a więc coś, co jest dla każdego z nas niezwykle istotne. Efektem tego projektu już jest taka platforma Etox, która pokazuje toksyczność poszczególnych leków, czyli ich niepożądane działania. Nowum tego projektu polega na tym, że firmy farmaceutyczne, które z reguły konkurują między sobą, w tym projekcie razem pracują nad generacją innowacyjnych leków. Ponadto podczas posiedzenia Komisji Kultury rozmawialiśmy poza przeglądem Erasmusa, nad którym pracuję, także o roku 2018, który ma być Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego. Bardzo chciałabym, żeby w tym roku zaistniała nie tylko Polska, ale również nasza Wielkopolska. Również w tym tygodniu przewodniczyłam dużej konferencji międzynarodowej poświęconej sukcesowi studentów, ale także uczestniczyłam w konferencji dotyczącej Erasmusa. A więc pracowity tydzień, pełen różnych wyzwań, a ja Państwa gorąco pozdrawiam i do zobaczenia za tydzień. Dziękuję. We'll be right back.